Cześć, witajcie, ja jestem Faust i witam was ponownie razem z ekipą. Dzień dobry. What's up? Hej. No właśnie, w naszej rozgrywce w Europce. Emocje, jej. Jej. No teraz się jest napięta atmosfera, bo jak to wszystko się potoczy, nie? Ile Austrii? O Jezu, Austria ma trochę wojska. To odpozowujesz repus? Byłoby dobrze. Czemu a to nie każdy może odpozować wtedy? No nie, repus jest dużo hostem. Wojska, tylko na kilka prowincji. Repus jest hostem, to na razie nic, nie możemy odpauzować niestety. Ale po pewnym Dec. Czasie nie można? Czy host nie, ma w ogóle. Taką siłę, że... Nie możemy w ogóle go ruszyć. O Jezusie. No i tak powinno być. No właśnie nie, tak nie powinno być. Come to Arms zobaczyłem, bo byłem na Austrii. Jezu, Lubeka mnie atakuje. A teraz przychodzę Lubeka, na Lubeka, atakujesz Austrię? Niderlandy przyszły wojskiem. Jesus Christ. I dobrze ci tak. Burgundio, chodź tutaj. Zdechnij se tam za atakowanie Austrii. No Burgundy, gdzie ty poszłaś tym wojskiem? Busquik. Wy nie macie forta, wy macie trójkę, czyli tyle starczy, okej. Okay. Jesus Christ, zniszczyli mi flotę, nie. Vampire Hunter. Jesus Christ. Repus, kiedy robisz kanał ten kiloński? Jaki? Kiloński. A, kiloński kanał, nie można tutaj przecież zrobić. Można. Repus zrobił kanał Repus Kozak, na który nic nie wrzuca. I tak lepiej niż geografii, więcej filmów. Prawda, więcej o jeden. Ten kanał już nie istnieje, Repus! Potrzebuję co najmniej 10 tysięcy i administracyjną 26. Kurde, opłaca się 10 tysięcy za takie gówienko. Jeszcze nie trzeba dopłacać nie. Po drodze. Na beki. No Faust by mógł ten kanał Suezki zrobić. No Suezki się bardziej opłaca. Ale po co, jak ten... Co daje zbudowanie kanału? Że możesz przepływać tędy. No, no ale każdy będzie mógł przepływać. Ja wybulę 20k, żeby wszyscy sobie pływali? Żeby Lukas sobie przepłynął na drugą miał stronę. No właśnie, żeby przypłynął do mnie do Wenecji? No. I niech płynie naokoło. To jest właśnie ten idealny plan. I tak przepłynie. No to niech płynie. Albo ale trochę... jeszcze lepsza, to jeszcze może przejść. Ale wiesz ile trwa przepłynięcie Afryki? Długo. W tym czasie wiesz ile można robić rzeczy? Za chwilę się okaże, że ktoś zbudował kanał panamski i sobie krócej przepłynie dookoła Ameryki niż dookoła nikogo nie Afryki. Stać. W normalnej grze na kanały to nie ma opcji, nie ma mocy. Nie, normalnie w Wiktorii się już pojawiają kanały. Jak Anglia nawet nie stworzyła Wielkiej Brytanii, no to ty chcesz kanałów jakichś... No może jeszcze YouTube'owe, co? Jakieś do dupy. Jakieś z dupy jakieś... Jakieś niby satyra, niby to ma być śmieszne. No z dupy do japy od razu. Ładnie. Beksy. Ale mam, zarabiam, zbrał 7. Jak weszli od południa do tego. Do Burgundii. Jezu, już mi się mylił kraje. Pijany, bo nie spał na rozumu. Nie, to się... Prędzej pijany. No pan, no, bo... Nie, bo nie ma 18, więc nie może. Jeszcze 2 miesiące. 2 miesiące i będziesz mógł legalnie zalać się w trupa. Jak się z tym czujesz? Świetnie. Jeżeli no będę dalej przyjmował też tak dotyki. Na razie trzeźwo pewnie. No jestem pewnie. Do powiedzenia. Nie no, nażarłem się cukierków z alkoholem. Nażarłem się pawełkami, jestem pijany. Wiesz? Goddammit, spadł mi income o 15 zł i nie wiem jak. Ktoś w swoich tych poddanych upuścił 15 zł. Ale nie wiem, co się stało. ZUS do zapłaty. Nie, coś mi tutaj musiało spaść. Dobra, zdejmę sobie polityczki na razie. Kiedy? A, dobra, jeszcze trochę nie potrwa. Wiem. Coś papiesów widzę, że w Wenecji zrosło wpływy. No i piraci też rosną swoje wpływy w Wenecji. To a, taki... piraci! No tam Wenecja to tam niewiele zaraz... O Jezu, już? No a kiedy? Goddammit. Dobra. Co mogę zrobić? Nie, kiedy będę gotowy. W sumie... Czekaj, niech mu zerknę. A, za... A, dobrze, zlegowałem. Okej, okay, już nieważne. To jest wojna A co, Conquest. Co, się dostać? Co?
Lukas Morsko, chcesz się dostać? Nie, na razie planuję przez 10 lat nic nie robić. No tak, będzie leciał ten, sprytnie. Dobra. Tu wszystko jest, to zrobimy jeszcze tak. Dobra, coś więcej, nic. A, ty to dla ja mogę walczyć. Zrobiłeś. Aha, dobry pomysł. Okay. O, striggerowałeś koalicję na mnie. A dużo? Ale jest jakieś drobniaki. Ma malucy. Nie, pobili mnie Węgrzy, Jezus Maria. Gonią mnie pomocy, koledzy. Teraz problem może być taki, że Francuzi pewnie sobie wyjdą oddzielnie i stracę sojusz z Francją. No, z Austrią już straciłeś. A, Austria to tam pies ją zajmą, nic nie robiła. A ja już, no... Ale repus to już nie jest wyczyn podbicia Austrii, skoro ja to zrobiłem chyba z kilka razy, żeby ale, zająć tyle. Ale ja... Troszkę jest, bo jednak to jest wojna na kilku frontach ładnych. No Niemcy zawsze lubią na kilku frontach walczyć. Pierwsza i druga wojna o tym mówi doskonale. Potrzebuję tego do zabijania ludzi siege'ujących. Gdzie to była ta polityka? Jak po południu Polski tam się przechadzają. I znowu ci Krym zajęli. Na pewno to, na pewno to. I na pewno to. No i dobra, na razie tyle. Dobra. Bardziej bronisz repus Berlina niż Lubeki? Nie, nie mam pojęcia, co się dzieje. Patrzę po fortach, gdzie są już te fortece. Aha, bo pomyliło mi się z Brandenburgiem, jak grałem. No. Moment, możemy na dwójkę, bo nie mogę wybrać generała. Nie chce mi się kliknąć generał. No, ci spauzuję na chwilę. Serio, nie mogę wybrać generała do armii. No, nareszcie. Ale daj i grajmy na dwójce, bo teraz jest czas wojny, nie? Myślę, że ta wojna niczym od pierwszej się nie będzie dużo różniła. Jakiej pierwszej? Wojny światowej. A bardziej nawet lepiej, bo ta wojna herbaciana no, tak zwana... Będzie na blokady, będzie na wyniszczenie. Wow. Nie wiem, czy by nie abdykować sobie. A nie, nie mogę w czasie tego. God damn it. Za chwilę się dowiesz, jaka była wojna. Separatists? Co? Oni chcą do Synopy odejść? Inopsy. Ode mnie? Do Synopy? Awe? Litwo, wara, nie wpuszcza ich, Litwo. Litwo, co ty robisz? Nie, Litwo. Litwo, przestań. To jest jedyny zasięg twoich łodzi, nie przemyślałeś tego. Ha. Nie, przemyślałem. Nie przemyślałeś, bo mogłeś poczekać do 25 technologii dyplomatycznej, dlatego ja nie budowałem łodzi. Przecież zaraz będą tridekery. To są lepsze. No dobra, ulepszysz sobie, ale mnie nie dopłyniesz do tego. Nie ale dopłyniesz blokować kilwy, bo inaczej będą ci umierały statki. Jak cię wyśmiał? Zrobił. Szybko, Lukas, rzuć disa. Po co? No, czy mam 5 lat? Okay. Dobra robota, Burgundio, kibicuję ci. Burgundia. A sobie popatrzę sobie Burgundię. Nie, ale zostały mi 3 faworki, mi się robią. A nie, co rok. To jakoś przeżyję. Z Polską zdecznie. 8. No, dlatego ich nie zaprosiłeś do wojny. Nie, zaprosiłeś ostatecznie. Musiałem, jak zacząłem jednak Austria 50 tysięcy, Węgry 45 tysięcy, które jeszcze sobie łażą. Ja też nie wiem jak Austria trzyma tą armię mając tylko taki. A nie, bo są cesarzem, to mają dużo. Mogą mieć. Plus jeszcze mają te Czechy swoje kochane. Mm-hmm. Co te Bohemia idzie na Pragę na mnie? Jak mam 12 tysięcy więcej wojska. Jeszcze minus jeden za Cross the River, znacznie więcej armat. To jest AI po prostu. Najlepiej, wiesz co, to może wynikać z cech też, że nie wiem, władcy mają dane cechy i robią dane rzeczy też. Najlepsze AI to jest podczas wojny League. Czemu?
Mimo wtedy, kurwa, zawsze stoisz, coś oblegasz, wejdzie na ciebie dwa razy mniejsza armia, stakła i oblegasz dalej. No bo to z cech wynika. Tak nie, myślę, bo bomba idzie odwala, bo jest za dużo wrogów i nie wie co robić. No, możliwe. Też w sumie też ten ma tylko cechę, że jest well advised, znaczy well connect. Przed te Węgry. Czy one teraz punkty militarne marnują, bo lecą na bucie od Halicza do Przemyśla w kółko. Boję się, że te punkty militarne skończyły. Ja się ich boję po prostu. Jak jest jakaś armia. Nie, mają jeszcze punkty. Mogą sobie, kurna, zrobić sobie bieg dookoła świata i jeszcze mieć punkty. Mogę kazać im anulować Unię Personalną z Czechami. Z Czechami tak, z Węgrami się nie da. 200%. No mówiłem to kiedyś, 240 ileś. Brek zawsze narośnie mi 0,01. Niedobrze. No, bo to jest początek. No, mogę sprawdzić, tak? Jakie są warunki. W jaki sposób będzie wyglądał koniec? Zobaczysz. No dobra, jestem ciekaw. Już nie będę mówił, co będę robił. No spoko. Nie oczekuję tego. A mi możesz powiedzieć, dawaj. No, też ci nie chcę mówić. Ja cię nie ufam, repusie. No Lukas, no, stydzisz się. No nie wiem, że będzie śmiesznie po prostu. Na Krymie robił mi katolickie referendum. Padły te Andamany? Jeszcze nie. Dlatego mam 4%. No z blokad masz 1%. Tego będziesz miał 26%. Nie wiem jak zrobisz 70%, żeby mieć Call for Peace. Jezu, ty serio na tej wysepce walnąłeś ten z fortece? No. Jezusie. Nie miał wyboru. Spaliłem ziemię. Po prostu to jest taka wyspa typowo wojskowa. To jest miejsce, więzienie, jak dla Napoleona była przygotowana Wyspa Kamary? Świętej znaczy... Heleny, tak dla Lukasa są Andamany. Albo na Kubie jest ta wyspa. Znaczy nie wyspa, nie, to jest Guantanamo. Guantanamo. Chciałem też pójść do Ameryki, żeby to zobaczyć. Ja czytałem, jak Theodore Roosevelt to zajął, kozak wpierdolił się na Kubę. No to w ogóle była wojna między Hiszpanią a Stanami, a no nie tak. Tylko między Kubą a... Bo wtedy Stany wzięły Kubę i Puerto Rico. Puerto Rico naszym. Boże, ile ich tu jest? 150 tysięcy, nie? Idę sobie stąd. Gdzie są twoje transporty? nie. Patrzę, Faust 6000. A tu są. Lukas 3,5 tysiąca na bogato, wojna. Ale co? Ja oszczędzam. No ogólnie. Wojna krótka nie będzie, na pewno. No, dobrze mi przypomniałeś. Czuję, że ta wojna się będzie toczyła do 1820. Kilka odcinków będzie. 100 lat planujecie. To będzie wojna stuletnia. Ale tam dłuższa niż w Grze o Tron na pewno nie będzie. Przecież to trwało chyba pół wieku. Ile? Z 10 odcinków mieliśmy z tego? A to była w seryjnie też wojna pierwsza światowa, taka przedstawiona w średniowieczu. Ale nie, to była cudowna. Nie pierwsza światowa, tylko to było ten, wojna... No właśnie wojna Lig chyba 30 lat trwała. No ale mówię, że... Znaczy ja ją zacząłem, mówię, no już po to, żeby tą Francję jak najszybciej wyłączyć. Żeby no Francja lat, nic nie robi. Żeby 10 lat było i żebym się jej pozbył. Chociaż fajne też nie było, wiem, jak wątpię, że to było twoje założenie. Chyba, że faktycznie uważasz, że Francja jest takim... Bardziej Francja dla mnie była zabezpieczeniem, że z tyłu, żeby mi nic nie uderzyło. Na przykład Repus czy tam Kiksunio. Ale... Tutaj mogę wejść. Tutaj to tam... Ona nawet się nie ruszyła, nawet nie popłynęła. No i dobrze. Też co innego tutaj. Już raz zatopiłem jej flotę, więc... Tak? Mieli flotę nawet jakąś? No mają. Dobrze. Mają kolonię, to muszą mieć flotę. Bardzo dobrze. Więc sprawdzę, czy w ogóle jeszcze ją mają. Bardzo mają. Mnie to i to nawet sporą. Ale wątpię, żeby coś przegoniło Lukasa chyba. Nie. Padły Andamany po roku. Po prawie półtora roku. Dobra, teraz będzie rosło na twoją korzyść i tyle. No i to był druga część planu. Można zbić wasalowi War Exhaustion? Nie, chyba. Nie. A, bo eventy są takie, pamiętam. Jezu, jaki War Exhaustion faktycznie ma ten...
Spłacę im pożyczki, to mnie tak, kochali mnie. Attrition? Gdzie ja mam attrition? A, tutaj jak idę sobie, ludźmi. Buduj infrastrukturę lepszą. Prawda. Autostrady w Afryce. Hearts of Iron się kłania. W sumie jak sobie kończyłem serię Stanami, to w ogóle miałem lepsze chyba drogi w Amazonii niż wreszcie Stanach. W danych Stanach. O, dostałem National Bank. Ja tam się w infrastrukturę nie bawię. Oczywiście, że największe pożyczki. Jakieś 60 dywizji. No bo to jest najbardziej opłacalne. Jakaś pierdoła zwana Argentyną ma jakieś 100 dywizji, to wiesz. Musisz jakoś sobie zagwarantować to, że wygrasz. Ale. Tworzyło się wtedy oś ziemską. Pam, pam, pam. Dobra. No nie, co za pech. Co tam się stało? Wykryło moich szpiegujących. Szkoda. Też tak twierdzę. Przykro mi, stary. A mi nie. Pierwszy raz chyba w Europie stworzę Westfalię. Dobra robota. W ogóle dziękuję. Zapomina się, że istnieje taki kraj możliwy do stworzenia. God damn it. Te blokady już 002 mi zabierają. Wiesz, żeby to stworzyć, to musisz mieć jeszcze stolicę tam w regionie chyba jakimś westfalskim. Tak, wiem. Muszę coś z tym zrobić. Gonią mnie. Będzie policja na ulicy. Taktyczne Węgry oblężają. No, wbili się tak pomiędzy. Sepesz. No. Jak Zemplen mi zaatakuje, to będzie najgorzej, bo nie mam jak tam wsparcia rzucić. A, bo jeszcze... Arszykuj, bo... Jak to się... Napięta atmosfera. A, nie mogę. Nawet się nie troszczymy, ja co się u was ludzie. Dzieje. No, my was mamy gdzieś, co wy sobie myślicie? No luzik. Was? Luzik, bluzik. Tak jest. Gdzie ty masz swoją flotę? W ogóle jaką masz flotę? To ty nawet nie sprawdzałeś mojej floty? Nie. Bo nie ma nic lepszego niż... No to błąd. Byłeś na drugiej stronie. Bo nie mam floty. Byłeś na drugiej stronie, znaczy nie widziałem cię. A, jesteś tutaj, trzeci od końca, dobra. Te trafy? Trzeci od końca. Znaczy nie. Pierwszej strony, o to mi chodzi. Oszczędzałem, budowałem... Budowałem coś innego. Tłumaczenie się. Nie, ja się nie tłumaczę. Nie wiem komu. Jedynie widzą może. Jedynie Hiszpania mogłaby Lukasowi podskoczyć, no ale to już... Ty i szczerość z widzami, to może powiedz, co się wydarzyło w Warszawie, tak na serio. Nic się nie wydarzyło, bo nie mieszkasz w Warszawie. Lol. A, bo ty pijany byłeś, to było z Kiksunie przecież. No tak. Nic nie kojarzę. No ty też byłeś pijany. No. Boże, są jakiś debil. Repus może interweniować w tej wojnie. Nie może. Ja najpierw chcę rozwiązać herę. Później się zobaczy. To nie musisz naraz ich okupować? Czy tak jak bierzesz pokoje oddzielnie? Czy nie muszę ich okupować, ale zmniejszam na razie ilość elektorów. Mhm. Okej. Okay. 38% blokad, to nie źle. Nie mogę wojny w dwóch wojen w ciągu miesiąca. Jezus Maria, te ograniczenia. Ograniczenia no, i limity nie interesują mnie. Też mi wkurzają te ograniczenia. Nie tak jak Hearts of Iron. No, prawie jedna wojna po drugiej. Powiedziałem. Imperialistyczny repus.
Jeszcze wojny nacjonalistyczne robi. No jak może? Jak typowi Niemcy. Siłą mędrca jest siła pokoju w tym momencie. Lubek, jaka znaczy Holandię wziąłeś? Nieźle. Ja sobie zapomniałem o tej Holandii. No, czekam na drugą część planu. Gdzie jest druga część planu? Nie wiem, może w Wenecji? Tak? Nie, w Wenecji nie. Nie jesteś aż tak narwany, żeby mi do Wenecji wysłać swoje transporty. O to bym prędzej Repusa posądził. Nagle Repus wypowiada ci wojnę. A nie mogą wejść do koalicji, kiedy jest pokój, tak? Trus. Nie. Okej. Okay. Olektuj. Popatrzę, co się dzieje w chrę tymczasem. Czy będzie nagle nowy elektor, bo jeszcze Bawary mogą wybrać. No to zniknie Bawaria. A nie, Bawaria jest protestancka, to nie. To chyba wszystko, co, bo katolicy tylko są. Nie widzę. Nie, bo muszą być katolicy, katolickich już nie ma za bardzo. Tak, zjadam Munster. U niej zostaje Wiedeń, Trier, Mainz i Ansbach. A Ansbach to przed chwilą oblegałem przecież, czemu ich nie zjadłem? A, bo coś innego walczyłem, co najmniej 10 lat muszę czekać. Ty tymczasem z Trierem prowalczysz sobie, bo trochę widać, że ma koalicję, znaczy sojusz. Oni z Portugalią mają. Nie, wszystkim naraz wypowiem. No już taki kozak w siebie. Wezmę najtrudniejszy sojusz z możliwych, wezmę tam sojuszników i inną wojnę jakąś pierdółkowatą, no i pójdę. Pójdziesz i wrócisz. A Mainz jest. Mainz ma jedną prowincję. Dwie. I nie ma sojuszników. Okej. Okay. Nacjonalizm. I to taki okej. Okay. I za chwilę słyszę rogi wojenne. Hitler, did. Nothing, wrong. Hitler. Jak te dzieci z Afryki. Dokładnie. Coś miałem powiedzieć. Nie wiem, no, nie widzę nikogo. Nie wiem, co robić, bo tak naprawdę ta wojna będzie się ciągnęła milion lat. Nagle się Repus dołącza po stronie znaczy Lukasa i... Możesz po stronie Lukasa dołączyć? Tak, mogę, bo Lukas jest po twojej stronie. A no tak. Nieźle, nie no, sam Lukas mówił wcześniej, że nie możesz się dołączyć. No nie gówno obchodzi, co on mówił. Ja w sumie Repus, ile ty masz wojska? 120 tysięcy. To ile to kosztuje? No razem jakbyście się rzucili, to może. A czy ja już patrzyłem na ilości wojska po jednej i po drugiej stronie? Ale to musi być najludniejsza wojna do oglądania. Po prostu najludniejsza. Dlatego sobie innych oglądam teraz. Widzę, że Faust tam trochę dorobił wojska. A, dorobiłem tak prewencyjnie. No tak jakby, patrzyłem ilościowo, ale no bo tylko... wiesz, niby Lukas mówi, że tam sobie żartuje, że do Wenecji płynie, ale gdyby nie żartował, muszę być przygotowany. Najgorzej, że to nie pokazuje ogółem ilości wojska, tylko pokazuje tam piechoty, kawalerię. Tak, żeby na szybki rzut oka po prostu nie było tego. Zobaczenie, ile ktoś mówi. 250 punktów dyplomatycznych. Co z tym zrobisz? Zabiję się. Prawidłowo. Tak powinieneś mówić od początku. No cóż, coś wymaga rozwiązania chry. Dotycznego rozwiązania kwestii chry. Koalicja tylko rośnie. Wstaje 48, 48, 50, 49. Hej, w Polsce jest absolutna monarchia. No, od zawsze. Czy nie, bo zerwali kiedyś chyba. Nie, bo to monarchia elekcyjna, później w 1600 zmieniają, tam już nie patrzyłem na Polskę. Idzie. Takie idzie. Nie no, nic nie będzie robił. Pewnie będzie oblegał i później wróci na statki, więc... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem państw w koalicji bierę.
Bo no w sumie teraz koalicja z Hre to jest w twoim wypadku niewiele. Plus Burgundia po mojej stronie, Polska, Litwa. Czekam. Nagle Dishonored Alliance. I ups. No takie życie. Czy został Trier, Ansbach i Austria? No to Trier podbijaj. Nie. Ale jak podbijesz Trier, to masz od razu Austrię w sojuszu. W sumie. Ansbach. To wystarczy, że po drodze poczekasz, Ansbach podbijesz i znaczy zajmiesz i rozwiązujesz Hre. Przydałby mi się jeden z tych eventów. Ale Burgundia tylko się dołączy. Że dostaje 15% na przykład tego. Są w depcie, trzeba im zapłacić, bo spłacić nie mogę, bo są Great Powerem chyba. A nie mogę. Możesz spłacić. Nawet Great Powerem. Great Powera można spłacić? Nie, nie można. Nie tak, można spłacić. Można. Możesz wysłać Gifta co najwyżej. Można spłacić, jak to nie? No tak. No nie, Great Powera nie możesz. Pisze, że jest Great Power. Nie możesz? Nie mogę. Mogę gifta wysłać i liczyć, że spłacą sami. No, często ale spłacają, nie... ale to może być Polska różnie. Polska ma jakiś duch? Smutek powoduje we mnie tylko generał. Upij się. To pomaga, wierz mi. Zawsze. Wszędzie. Policja na kochana będzie. Ach, film Wardęgi. Ale będzie ciężko teraz. Ciężej niż dotychczas. Wyszedł w jakiegoś tysiaka na przykład. O, widzę, że zacząłeś rekrutację na wybrzeżu. No tak, no bo co będę z góry przysyłał ludzi jak mogę zrekrutować sobie. Specjalnie zrobiłem ten. Wiesz, kto przysłał ludzi z góry? Stan no, Polski. Kto? Na władcę. Na lidera. No. I dałem. Ja pierdolę. Wysłałem Litwie 1000 dukatów i ich ten dług wzrósł o 1000. Wore entuzjazm na medium. A u siebie. O 1000? Faktycznie wzięli 3 pożyczki. Po co, żeby spłacić? Co? Nie wiem, przed chwilą nie mieli pożyczek. Żeby spłacić. Mają 3 pożyczki. Życie spłacić, repusie. Litwa jest teraz Great Powerem. Czym była wcześniej? Było. Nice. Była. Już nie jest chyba. Nie, jeszcze ma tam czas. Ja, kurwa, co jest z tym? A nie, jest szósta. Jest szósta, dobra. Nie. Coś mi się pomieszało w tym okienku. Że była na dole na chwilę. Ja. No ale serio, coś tak. Czy Francja wysłała do ciebie wojsko? Nie. A czy zabijesz im flotę na przykład? Transportową? Obecnie nie. Litwa jakaś jest dziwna, bo stoi tylko przy tych 30 tysiącach buntowników. W Wladimirze. Moskwa nie ma prowincji, to powinni wygrać buntownicy. Już patrzę, co się tam dzieje. Nie, Moskwa ma gdzieś. A, Moskwa jest w koloniach. They are towards enforcing their demand 0%. Nie wiem czemu. Jest 0% ciągle. Oni mogą sobie tam stać i nigdy tego nie przyjmą. Nie wiem czemu. Nitwo, ostatni raz ci chyba wyślę hajs. Jak wydasz na dziwki pierdoły, to koniec z nami. Wiesz, Ja już bym dano zero zlitą, skoro nas stoi jakimiś samym swoim wojskiem przy tej Moskwie głupiej. Jeszcze raz został hajs wysłany. Z jedną pożyczkę spłaciła. Mogłaby drugą nawet. Ale serio, nie wiem, dlaczego ona wzięła tę pożyczkę akurat. Litwo, spłatnij z Great Powera, to ci spłacę te depty. Litwa postanowiła zbudować statki. Tak teraz widzę. Cała kolejeczka statków handlowych. No nie, za dużo was tutaj, nie chcę z wami walczyć. Jak wygląda ten pojedynek gigantów? Nie, to już idę oglądać, jak się coś tubylcy napierdalają. Chyba tu też nic ciekawego. Mmm,
pretendenci w Austrii są. Ach, ta z Burgundy nic ich dołączyć. Austria ma teraz już mało wojska, ma 33 tysiące. Jakie statystyki mamy? Dać na trójkę, czy cały czas tą zimną wojnę zaprowadzicie? Cały czas zimną wojnę. Jaką zimną wojnę? Już nie ma zimnych wojen. Już są bardzo gorące wojny. Uuu, już widzę to ciepełko. Mój fort. To spierdalają mi w złą stronę. Mój ciś on. Coś się zaczęło dziać, widzę. Declare war, imperializm, Wenecja. Jak przejmiesz ten fort na jednego tika, to będę zły. No nie. Jestem zły. To było smutne. Ja fajnie patrzę teraz na tą minimapę od strony Fausta. Taki czerwony wszędzie jest przy wybrzeżu. No nie powiem. Nie wiem, czy to mądre, że walczę tutaj zamiast uciekać do siebie w góry, ale stwierdziłem, spróbuję. Później zobaczymy. I co, opłacało się? No, póki co się nie opłaca. Straty są za duże. A ty rozproszysz się o ten klergów, co ci chcą się zbuntować? A, zapomniałem o nich. Bo już są na takim solidnym procencie. No jeszcze wojsko mi się popsuło. Co jest? Przecież tam nie mam transportowych. Dobra, zdechli już. Oj Boże. Niepotrzebnie się w ogóle w to bawię. Czemu nie mogę się tam ruszyć? Gra jest popsuta. No serio, nie mogłem się wycofać. Było mi, że nie mam kontroli nad tym regionem. Nie ogarniam, co się dzieje. Dobra. A to dają nowe rzeczy. Nie no, nie wiem, ale po prostu wkurzające strasznie, jak mi wojsko... To jest... Trzeba liczyć się sekundami, nie? A wojsko praktycznie odwala jakieś dziwne, kosmiczne to rzeczy. To spauzuj sobie na chwilę. Nie będę pauzował, kiedy my tutaj prowadzimy akcję, no. To jest nieuczciwe. No właśnie. W sumie... Trzeba, wiesz... Wiem, że obskakuję w bęcki, ale nie będę pauzował, nie? Masz oświecenia, ty dalej ufasz klerowi, no weź repus. Jak to wygląda, czwórka? Jezu, jak ten Tyr serio będzie niezłym przeciwnikiem dla ciebie, repus. Tak nie, patrząc. Nie, czekam aż Polska, czyli Litwa i Burgundia się jeszcze zgodzą. Polska by się zgodziła, Burgundia za ziemiami. Burgundia ja tak się za ziemiami zgadza się. Ale Litwa ma jeszcze debt. A Litwa ci się przyda w tym w ogóle? Ma 80 tysięcy wojska. Ponad. A wiesz, gdzie ono stoi? Wiem, ale wróci, jak będzie wojna. Ja bym się zdziwił, gdyby przeszło gdzie prawdy. Plus mam, a nie, prepare to war, ile dawało? Koniec, wojna totalna. Mówisz, że robisz over ten limit? A widzę, idziesz w overlimit, dobra. Nie, nie. Zmarnowałem 800 punktów, żeby znaleźć generała. O Jezusie. Powiem ci żadnego. Nie no, w sumie jeden jest taki ciekawszy. A ja mam fajnego. 5-5. No właśnie, widzę. Zobaczyłem, co Faust robi w rekrutacji. A, ta. Tylko nie mów tego na głos. Ale nie powiedziałem gdzie i gdziekolwiek. Dobra, mówię, że... tak na wszelki wypadek mówię, żebyś nie mówił na głos, żeby nie było podpowiedzi. Okej. Okay. Przecież i tak już to, zauważyłem to dopiero, gdy ty o tym powiedziałeś, więc... Normalnie patrzę, co się dzieje u Repusa. Takie macie emocje. Tutaj w Chinach nic mi nie grozi. O, właśnie. O, jest. Idę po popcorn. Żarcik! Ponad 400 tysięcy ludzi po naszej stronie. No, trochę. Zobaczymy, zobaczę, ile jest po nich. No, rzeczywiście coś laguje. No nie?
Strasznie, może zwolnij na jedynkę. A, ja mogę nawet klikać, o dziwo. Wcześniej się... Ale nie, nie kliknąłem i nic się nie stało. A co, spauzuję to. Kliknij na jedynkę. Bo czasem jak się coś kliknie, to nie reagują nam rzeczy. To jest smutne, strasznie. Ale Repus, powiem tak, macie niewiele więcej niż oni. Jak wygląda sytuacja? Ale wygrają Austrii Wiedeń, czyli Warwick załóżmy właśnie jak chore. Ale w sumie to największą armię robi Portugalia, bo ma ona 80 tam piechoty, tam coś jeszcze z kawalerii i tyle. Oj, to jest. I to jest ich główna armia. A nie wiem, gdzie ona jest. Ona gdzieś na koloniach stoi. Ja mam jeszcze jakieś armię na północy? Nie. Chociaż nie coś idzie. Nie, mam jedną tą protekcyjną. A jeszcze kolonialne są. Ale i tak nie ruszysz stąd transportowych. Za dobry masz tutaj ten, możliwości poruszania się w tym regionie. Nie opłacałoby ci się stąd wychodzić. Czekać na góry czy walczyć? Oto jest pytanie. Aha, no, już dowiedziałem się, gdzie Chmer ma stolicę. Magada skaże, jak ktoś by chciał wiedzieć. Fajnie. Tak sobie zobaczyłem, co się stało z dziełem Wotana. Czyli z pingwinami sobie mieszka. Nie, tam jakieś koło, ile, nie powiem, co to jest. Ile Bourbon? Nie wiem, jak się to czyta po francusku. Mogę dać na dwa? Nie. No. Chcemy zdać. Dobra, ale możemy kończyć ten odcinek. Bez 36. Bo ile on? O Jezu, 36 minut? Nie zauważyłem tego w ogóle. To wy pilnujecie. No, tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się, pa. Pa. Hello.